Do tej pory słyszałem, że nie możemy przyjąć uchodźców z Syrii, z tej części świata, bo to grozi zamachami terrorystycznymi. To znaczy, że przyjęliśmy? Nie. Do tej pory pan i ja i wszyscy słyszeliśmy, że nie możemy przyjmować uchodźców w systemie tym, który narzuca Komisja Europejska. Nie tylko, że kwotowym. Nie możemy nawet korytarzy humanitarnych, o które apeluje Kościół, zorganizować. Ale przecież my działamy też w pewnym porządku prawa międzynarodowego. Raz jeszcze zadam to pytanie. Czy rząd PiS-u przyjął uchodźców w Syrii? Ja pamiętam, bo do tej pory słyszałem, że nie przyjmiemy nikogo. Nie ma mowy o spełnieniu apelu Kościoła o tworzeniu korytarzy humanitarnych. Ja nie wiem, ja słyszałem o tym, że te osoby są przede wszystkim z Afganistanu, Czeczenii, ale tak jak mówię, one były przyjmowane w Wien. No z Czeczenii to pani premier Kopacz mówiła, ile dziesiątek tysięcy przyjęliśmy. Tak, ale mówię teraz o 2 latach rządów PiS. One są przyjmowane w innym reżimie prawnym i zupełnie inaczej wygląda. Ile osób na takich zasadach, jakie przyjął Viktor Orban, przyjęła Polska za rządów PiS? To tego nie wiem. Na pewno nie są... nie wiem, na jakich zasadach. Mówiłem, że przyjęliśmy. Uchodźcy. Ludzie, którzy szukają azylu w Polsce, się zdarzają. Nie wiem w tej chwili, jakie to są liczby.